Miłość to szczęście, którym każdy chce się dzielić. Dziś będzie więc o tym, jak sprawić, by o najszczęśliwszym dniu w Waszym życiu dowiedział się cały świat. Nie ma lepszego okna na świat niż internet. I dziś powiem Wam, jak właśnie internet wykorzystać do stworzenia absolutnie wyjątkowego wydarzenia. To dziecinnie proste, uwierzcie mi. Jeszcze zanim zaczniecie organizować swój ślub, koniecznie podzielcie się w sieci informacją, a najlepiej informacją i zdjęciem z Waszych zaręczyn. Wszyscy znajomi zorientują się, że wkrótce szykuje się poważna impreza. Poza tym takie zdjęcia, obok tych ze ślubu i z narodzin dziecka, są najczęściej lajkowane i komentowane. Już na etapie planowania Waszej uroczystości korzystajcie z internetu. To prawdziwa skarbnica wiedzy. Rozpocznijcie od portali, polecam oczywiście WeddingDream.com, poprzez kanały YouTube'owe, chyba wiecie które, i kończąc na grupach facebookowych, takich jak na przykład Aż do ślubu. W internecie znajdziecie masę porad i inspiracji. I mam nadzieję, że dzięki nim uda Wam się również uniknąć kilku wpadek. Stwórzcie swój hashtag. W dobie Instagrama hashtagi stały się tak samo popularne jak SMS-y czy maile. Dzięki wybranemu przez Was hasłu, które stanie się hashtagiem, z łatwością po ceremonii odnajdziecie wszystkie zdjęcia, które Wasi znajomi wrzucą do sieci. Pamiętajcie o tym, żeby przygotować miejsce, w którym wszyscy będą mogli robić sobie świetne zdjęcia. Bywa tak, że fotografowie zatrudnieni przez Was są zaopatrzeni w tak zwane Instaramki, które mają od razu wydrukowany pod spodem hashtag. Jeśli chcecie poinformować swoich znajomych o tym, że się wkrótce pobieracie, to koniecznie stwórzcie specjalne wydarzenie. W tym wydarzeniu poinformujecie o dacie, godzinie oraz miejscu Waszego ślubu. Dzięki temu wszyscy Wasi Facebookowi znajomi będą mogli do Was w tym wyjątkowym momencie dołączyć. Stwórzcie własną stronę ślubną. Nowoczesne pary, korzystając z internetu, mogą stworzyć dedykowaną dla swojego ślubu stronę, na której zawrą niezbędne dla gości informacje. Jak dojechać do kościoła, jak z kościoła dotrzeć do sali, jaki jest plan wesela i gdzie przenocować. To wszystko może nurtować Waszych gości i możecie z łatwością zaspokoić ich ciekawość. W Polsce to rozwiązanie jeszcze nie jest często spotykane, ale za granicą to prawdziwy strzał w dziesiątkę. Zadbajcie o wirtualną listę prezentów. To zdecydowanie ułatwi życie i Wam, i Waszym gościom. Goście będą mieli pewność, że to, co Wam kupią, na pewno Wam się przyda, a Wy macie gwarancję jedynie trafionych prezentów. Tych kilka zabiegów sprawi, że o Waszym ślubie będzie naprawdę głośno. I to nie tylko w sieci. Jestem przekonana, że stworzycie wydarzenie na miarę XXI wieku. Jeśli spodobał Ci się ten materiał, to koniecznie zostaw łapkę w górę i komentarz pod spodem. Tutaj przygotowałam dla Ciebie kolejne propozycje, które mogą Ci się spodobać. A jeśli masz ochotę na jeszcze więcej, to koniecznie zasubskrybuj mój kanał. Dzięki temu nigdy już nie przeoczysz premiery.